Wojtek Górski jest oczywiście z nami, podobnie jak kilka dni temu po meczu z Wyspami Owczymi. Dzisiaj na wyjeździe w Tiranie, na tym bardzo gorącym terenie, co zresztą, Wojtek, było widać niemal przez cały dzień, bo przybywałeś tam od rana, widzieliśmy twoje raporty na Twitterze, czy też na X-ie, jak to się teraz powinno w zasadzie mówić. I tam faktycznie było gorąco, co też potwierdziło się w trakcie samego meczu. Dobry wieczór. Tak, w Albanii jest bardzo gorąco i to nie tylko jeśli chodzi o temperaturę powietrza, bo ponad 30 stopni dzisiaj w ciągu dnia. Natomiast to, co się działo tutaj na Air Albania Stadium, to jest po prostu kocioł, to jest po prostu piekło. Ja napisałem taki tekst właśnie. Graliśmy w piekle i jesteśmy w piekle, bo tylko tak się da określić to, w jakim miejscu też znalazła się nasza reprezentacja. Byłem bardzo złego przeczucia, kiedy już od początku kibice albańscy zaczęli atakować naszych kibiców, kiedy nie uszanowali tej minuty ciszy, cały czas ją zagłuszali, kiedy zagłuszali nasz hymn, wygwizdali nasz hymn, wybuczeli nasz hymn. Jeżeli my martwiliśmy się tego, że nasza drużyna nie ma charakteru, to dzisiaj miała taki prawdziwy sprawdzian, być może jeden z najtrudniejszych możliwych, i oblała go w pełni. Nie ma charakteru, nie ma gry, nie ma punktów. Za chwilę nie powinno być też Fernando Santosza w naszej kadrze. Jak to wyglądało z wysokości trybun? Bo nas chyba najbardziej zabolało dzisiaj to, że przy wyniku i 0-0, i 0-1, i 0-2 nie było absolutnie widać jakiejkolwiek chęci i możliwości do tego, żeby cokolwiek w tym meczu zrobić, żeby cokolwiek w tym meczu jeszcze zmienić. Mateusz, ja nie mogę tego powiedzieć, co ja myślę, bo jak ja powiem, co myślę, to mnie zwolnią. Uważam, że powinno się zwolnić Fernando Santosza zamiast tego. Zagraliśmy 6 meczów, z których przegraliśmy 3 pod jego wodzą, w tym z Mołdawią, z Albanią. To są 2 porażki niewytłumaczalne, zwłaszcza z Albanią w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, wcześniej z Czechami, gdzie też w 9 minut straciliśmy 2 gole. Zgadzam się z tobą w pełni, przechodząc już tak stricte do pytania, zgadzam się z tobą w pełni, że nie było dzisiaj widać od początku żadnego pomysłu na to, jak my mamy Albańczyków. Ja się pytałem wczoraj Fernando Santosza na konferencji prasowej, jakie są atuty naszej reprezentacji. Nie potrafił mi odpowiedzieć na to pytanie, nie wymienił ani jednego, zamiast tego ironizował, że przecież na boisku też jest przeciwnik. No jasne, że na boisku jest też przeciwnik, ale my też musimy mieć jakieś swoje atuty. Przeciwnicy nie mają takich piłkarzy jak Robert Lewandowski, jak Piotr Zieliński, jak Wojciech Szczęsny. Ani Czesi, ani Mołdawia, ani Albania takich piłkarzy nie mają, a potrafiły nas pokonać, więc nie jest to dla mnie absolutnie żadna wymówka, że na boisku jest przeciwnik. Na każdym boisku jest przeciwnik. Od trenera zależy to. Od trenera trzeba wymagać, żeby on nasze atuty uwypuklał. To, myślę, jest chyba jedyna mocna strona w tej chwili reprezentacji Polski, czyli takie uszczypliwe wypowiedzi, odpowiedzi w stronę dziennikarzy na ich dobre, normalne, bezpośrednie, konkretne pytania. No, jestem już przyzwyczajony, bo kolejny selekcjoner, którego dotyka jakoś ta choroba. Nie wiem, jaki to ma cel. My jesteśmy normalnymi ludźmi, da się z nami porozmawiać, kiedy dyskutujemy w swoim dziennikarskim gronie. Naprawdę są to rozmowy rzeczowe, rozmawiamy o piłce, da się z nami podyskutować, nie trzeba ironizować. Mam nadzieję, że kolejny selekcjoner, który pracę zacznie, mam nadzieję, już od najbliższego zgrupowania też będzie nas traktował poważniej, bo ja nie przypomnę sobie żadnej wypowiedzi Fernando Santosza całego kadencji, w której padłyby jakieś konkrety na temat naszej reprezentacji. Poza jakimiś, no nie wiem, bajkami, tak to trzeba nazwać, że jest też Polakiem, które ciężko było wierzyć, bo jeśli chodzi o poziom bajeranstwa, no to nie dorównywał Paulo Sousie. Jeśli chodzi o poziom gry, no to było żenujące. Za Paulo Sousę to chociaż ta gra była ciekawa, interesująca i, jak to mawiał Jacek Krzynówek, do przodu. Dziękujemy, Wojtek, bardzo za twój raport. Na plus dla ciebie przynajmniej fakt, że zobaczyłeś sobie chyba całkiem fajny, ciekawy, piękny obiekt, ale z tego wyjazdu to tyle pozytywów. My tutaj też pozytywów nie będziemy szukać. Wracamy już do naszych gości.